Jechałem tutaj na sesję i akurat wrzuciłeś fantastyczne stories na Instagrama z takim Filipem Heizerem w wieku szkolnym. No, jakie to jakieś 7-8 lat chyba miałem 7-8 wtedy. No. Jaki był tamten chłopak? Tamten chłopak był niewiele inny od tego chłopaka, który stoi naprzeciwko ciebie, tak? I był niewiele młodszy ode mnie, bo to moje 39,5, serialowe 39,5, to nie jest prawda o mnie. Po pierwsze, czy ja wyglądam na 4 dychy? Gdzie? Nie. Po drugie, czy ja się czuję na 4 dychy? Absolutnie nie, to jest w ogóle, ale też już łapię się na tym, że tak jak takie dziadki, które dobrze wyglądają, to już mówię, a wiek to tylko liczba, ale swoją drogą, tak naprawdę to mam w głowie jakieś 24 lata. Okej. Okay. No. A tamten chłopak nie był trochę złożony z kompleksów? Zawsze byłeś taki pewny siebie? A ten chłopak jest do dzisiaj złożony z kompleksów. Okay. Absolutnie, że tak, wiesz, ta pewność siebie, też pamiętaj, że jak ktoś jest pewny siebie, to wcale nie musi taki być. Jak ktoś jest uśmiechnięty, to nie znaczy, że w środku jest szczęśliwy i tak dalej, o tym jest cała historia depresji, tak? Oczywiście. Że z zewnątrz widzisz uśmiechniętego kogoś, kogo mijasz i widzisz go przez, nie wiem, 3 minuty w ciągu dnia i myślisz, ale fajnie, ale super jest ten gość, nie? Ile mamy takich przykładów aktorów, komików polskich, światowych, którzy i samobójstw. Mają, i niestety samobójstw, tak, tych, którzy dokładnie. Mają faktycznie epizod dokładnie. Depresyjny. Więc nigdy nie można czytać, wiesz, książki po okładce. Ja do dzisiaj mam bardzo dużo kompleksów, ale mam też bardzo dużą siłę życia i bardzo dużą ambicję. Ten rozdział depresyjny, co nie jest tajemnicą, też jest za tobą. Miałeś tak, że musiałeś... On nigdy nie jest za tobą. Okay. A, to jest tak, że jeśli ci się wydaje, że pokonałeś depresję, to ona jest trochę jak nowotwór. Nigdy nie wiesz, kiedy wróci, nie? I z jaką siłą. Mi się już parę razy wydawało, że to już jest za mną, a potem nagle... I ona jak przychodzi, ona ma taki posmak, wiesz? Jakiś taki metaliczny, jakiś taki, kurwa, ciemny. Ciężko to w ogóle, wiesz, nazwać, opisać. Ostatnio właśnie nazywałeś mi to kolorem, mówiłeś o ciemnym. Ciemny kolor albo smak w ustach, wiesz? I wiesz, że to się zbliża i wiesz że zaraz wróci. Tak więc to nie jest tak, że mówisz, o, kiedyś miałem depresję. Jasne. Bo nigdy nie wiesz, kiedy znowu przyjdzie ten gorszy czas. Ale powiedziałaś o tym uśmiechu, który czasem trzeba zachować na ustach, choćby ze względu na twoją pracę. Pamiętasz takie wydanie, nie wiem, programu na żywo, czy jakiegoś innego zawodowego obowiązku, który musiałeś wykonać z tym właśnie uśmiechem, a tam w środku totalnie. Był najgorszy czas na świecie? Totalnie tak, totalnie. Wiesz, jak prowadzisz śniadaniówkę, czyli codzienny program na żywo, no to nie ma, że boli, nie? No ale to jest twój profesjonalizm. To znaczy, jak boli, to trudno. Bo musisz zrobić swoją robotę, nie? Bo ja jestem, przynajmniej zawsze dla mnie praca była bardzo ważna i bardzo poważnie do tego podchodziłem zawsze i podchodzę nadal. A już w ogóle, jeśli chodzi o reporterkę, to jest moje życie. Ja, wiesz, o pracy reportera mogę 24 na dobę mówić. I tak rzeczywiście było, no wiesz, no, są takie chwile, kiedy dojeżdża cię cały świat i mówi, że jesteś idiotą, chociaż wiesz, że to nie jest prawda o tobie. I myślisz sobie potem, wychodząc, wiesz, na ulicę, idąc do tego studia, że każdy człowiek, którego mijasz, czytał to albo sam to pisał. Nie? To jest takie porąbane uczucie, dlatego ja w COVID-zie się fantastycznie odnalazłem, kiedy mogłem założyć, wiesz, maseczkę i pójść do centrum handlowego totalnie anonimowo. I to był też taki, wtedy pamiętam, też taki trudny czas, jakieś takie złe doświadczenia i wiesz, schowanie się, a jednocześnie posiadanie możliwości życia takiego normalnego, fajnego, idziesz na zakupy, gotujesz obiad i tak dalej, nie? To są rzeczy też, które wyciągają, które pomagają. Tak, dokładnie, to było fajne. No, tak jest życie, no ale też nie narzekam, żeby nie było, że ja kiedykolwiek na cokolwiek narzekam, bo ja jestem tak wdzięczny losowi, Panu Bogu, absolutowi, obojętnie jak to nazwać, za to, co mam, za to, czego doświadczyłem, za to, że mogłem to też trochę oddać innym ludziom, że byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że mam złe życie, bo nie mam. Zastanawiałem się, bo jednak pracujesz w takim specyficznym zawodzie, środowisku. Już nie. Kurde, już nie. Ty mnie dzisiaj po prostu zaginasz na każdym kroku. Ja już nie pracuję, wiesz, jak pracowałem na stałe, prowadząc program Dzień Dobry TVN, to tak, to można było tak powiedzieć. Ja powiedziałem, odchodząc z Dzień Dobry TVN, że od teraz telewizja może być tylko i wyłącznie romansem i nigdy stałym związkiem. Dlatego, że ten stały związek trochę nie ma racji bytu. Nigdy nie wiesz, kiedy ci zgaszą światło. Jasne. I patrz na ostatni taniec z gwiazdami. Ja naprawdę dałem się wszystko w tym dżajfie. Ja harowałem przez 2 miesiące, 7 dni w tygodniu. Nikogo nie było tyle na sali treningowej, co ja. Kompletny brak talentu, to ja, tak. Ale też był duży progres. Ale głęboko wierzyłem w to, że ciężko pracować. Jestem strasznie ambitny, strasznie. A gdy zgasło światło, to nikt się chyba nie spodziewał z widzów, czy... I właśnie, i o to chodzi. I nie ma jutro nie możesz dotknąć. Nie wiesz, co będzie jutro. Nie możesz dotknąć wczoraj, bo wczoraj było wczoraj. Nie da się go namacalnie dotknąć. Da się dotknąć tylko dzisiaj, nie? I to jest też historia właśnie o telewizji, że
myślisz sobie, że masz jakieś plany, że masz jakieś finanse, że masz jakoś poukładane życie, nie? I nagle przychodzą dwa weekendy, w których była ładna pogoda, twoje słupki oglądalności spadają nie przez ciebie, nie dlatego, że jesteś słaby, tylko dlatego, że była ładna pogoda i ludzie nie oglądali telewizji. I ktoś ci mówi, nie, dobra, wymieniamy cię na kogoś innego. To co to jest za życie? Cały czas na takim, wiesz, na takim nerwie, wszyscy na takiej energii. Wszyscy ludzie z telewizji mówią, że zawsze trzeba być na coś takiego przygotowanym. I właśnie ale dlatego... Ale to zmniejsza jakby poczucie rozczarowania albo niesprawiedliwości? Zmniejsza totalnie. Okay. Zmniejsza, dlatego, że wiesz, że ja odpadam z Tańca z Gwiazdami i następnego dnia już jestem w wirze moich obowiązków takich biznesowo-zawodowych i kompletnie nie czuję pustki ani straty. Czuję, że mam ze sobą wspaniałą przygodę, widzę, że ludziom się to bardzo podobało, że mam ekstra prasę. Ja nigdy nie miałem, szczerze tak jak rozmawiamy, bo kamera nie lubi fałszu. Ja nie pamiętam, że miał tak dobrą prasę jak teraz. Bo zawsze było, że Heizer coś odheizerował, coś tutaj. Ale ostatnio byłeś w jednym z wywiadów, już dawno nie miałem jakiejś tam afery. Już dawno nie miałem żadnej afery, tak jest. I zawsze to było takie 50-50, nie? Albo kochasz, albo nienawidzisz. A teraz ja patrzę, ktoś mi podesłał, bo ja tego w ogóle, wiesz, sam nie otwieram, bo nie mam na to siły. I ja nagle patrzę, wow! Polska za Heizerem po Jive'ie. Świetnie, okay. Bardzo mnie to cieszy. Super, no zobaczymy, co będzie dalej, ale jak będzie, to fajnie, jak nie będzie, to nie będzie, bo ja mam co robić w życiu. Wróćmy na chwilę do tych ciemnych czasów, tylko z jednego powodu, żebym dokończył ten ostatni znak zapytania, którego jeszcze nie zamknąłem. Okay. Zastanawiałem się, czy w tym specyficznym zawodzie jest tak, że zostajesz tym wszystkim sam, czy jednak dzielisz się tym, co akurat przeżywasz, z kolegami z redakcji? Czy ktoś wyciąga pomocną dłoń? Ja wiem, że to pytanie może wydać się naiwne, ale taka jest moja rola, żebyś ty powiedział, jaka jest prawda. Nie ma jednej prawdy. Każdy ma swoją prawdę, wiesz, to zależy, kto jest twoim kolegą w redakcji, kto jest twoim przyjacielem, kto się tylko z tobą wita i uśmiecha, a już się odwraca i obrabia ci dupę i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, tak naprawdę to też nie jest bardzo specyficzne środowisko. Ja myślę, że są takie światy w świecie, nie wiem, weź szpital, weź lekarzy, weź chirurgów, weź pilotów i tak dalej, i tak dalej. Oni wszyscy żyją w swoich tam jakichś tam mikrokosmosach, które rządzą się swoimi zasadami i czy to jest redakcja, czy to jest właśnie, wiesz, jakieś konsylium lekarskie, to na jedno wychodzi moim zdaniem. Ale powiedziałeś... Ładnie ci odpowiedziałem, nie odpowiadając? Ekstra, nie? Bardzo ładnie. Zrobiłeś to na swoich zasadach i tak. Bardzo to szanuję. A ja na swoich chcę przejść do tego, że ostatnio bardzo ładnie powiedziałeś o panu Edwardzie Miszczaku, tak. Że on akurat wstrzelił się idealnie właśnie w taki czas, kiedy ty potrzebowałeś tego telefonu z nową nadzieją i tak dalej. I wśród tych komentarzy i różnych artykułów, które pojawiły się w sieci, był też temat Miśka Koterskiego. Ty tak. Nigdy się nie wypowiadałeś na ten temat. Czy on też faktycznie kiedyś wyciągnął do ciebie pomocną dłoń, jak sugerował ten artykuł owy? Nie czytałem artykułu, no mogę powiedzieć tylko tyle, że Miśek jest fantastycznym facetem. Rzeczywiście był taki czas, że pomógł mi swoimi kontaktami i bardzo to mi dobrze zrobiło, tak więc jestem mu zawsze za to wdzięczny i zawsze będę dobrze o nim mówić. To była jedna z tych osób, z którą mogłeś być 100% szczery? Jest kilka takich osób, wiesz, i to są ludzie, którzy są ze mną jakby nie było. I to są ludzie, którzy też wiedzą, że na przykład jak nie odbieram telefonu, albo jak się umawiam i w ostatniej chwili mówię, że jednak nie przyjdę, to oni to rozumieją. Nie miałeś złych intencji, wiedzą o tym. I wiedzą, że nie miałem złych intencji. Dokładnie tak. I wiesz co, i tacy ludzie są dla mnie najcenniejsi. Bo ja mam swoje, wiesz, mam swoje przeżycia, mam swoje historie, mam takie dni, gdzie w połowie dnia mówię, okej, decyd, idę do domu, bo już mam dosyć, muszę się zamknąć za chwilę, muszę sobie posiedzieć, nie? I faktycznie mam parę takich osób, które są w stanie to absolutnie bezgranicznie zrozumieć. A są tacy, którzy się na to irytują, mówią, dobra, daj już mi spokój, nigdy w życiu z tobą więcej nie spotkam. Okej, trudno. Okej. Po której stronie będzie Gosia Oma, z którą tworzyliście fantastyczny duet telewizyjny? Co to znaczy? Czy macie dzisiaj super kontakt, bo wielokrotnie pokazywaliście sobie wzajemne wsparcie. Mhm. A od pewnego czasu faktycznie nie widać was nigdzie razem. No, nie obserwujecie się na Instagramie. Wydaje mi się, że to wynika z zajętości zawodowych, wiesz? I z różnych światów, w których na co dzień żyjemy, tak mi się wydaje. Mhm. Przed tobą nowy rozdział. Faktycznie po tańcu masz więcej czasu, by realizować swoje projekty? Ja nie mam w ogóle czasu. Filip, nie zbija się koncertowo. Chciałbym, żeby doba miała takie, nie wiem, 48 godzin, to było świetne, nie? No dobra, ale działo się trochę wolniej. Się w 24 i naprawdę jesteś tam na najwyższych obrotach. Jestem dzisiaj na najwyższych obrotach, realizuję marzenie mojego życia. Ostatnio ktoś mi powiedział, spotkał mnie, Filip, ty już na studiach, a to było parę ładnych lat temu, nie? Już mówiłeś, że otworzysz kebaba kiedyś. I sobie myślę, tak, to było moje marzenie życia, ale tak naprawdę to marzenie zaczęło się w 89 roku w Berlinie Zachodnim, gdzie mój ojciec, już pracując w telewizji w Polsce, jeździł na weekendy do Berlina Zachodniego malować i tapetować ściany. To jest w ogóle, to dzisiaj to się nie mieści w głowie, a takie były czasy. I raz z mamą tam przyjechaliśmy do niego pociągiem i pamiętam taki jeden wyjątkowy wieczór, kiedy zabrał nas w dzielnicy Kreuzberg na dynera i ten smak tego dynera, on jest ze mną do dzisiaj. Nie ma już go. I ty chcesz go odtworzyć. Ja już go odtworzyłem.
To były 2 lata mojej bardzo ciężkiej pracy, bardzo dużych wydanych pieniędzy i poświęconego czasu. No bo to wiesz, non-stop wycieczki do Berlina, non-stop. Po opiniach Google leciałem po wszystkich lokalach od tego z najwyższymi ocenami w dół. I ucieszyłem się z jednej rzeczy, że nie znalazłem kebaba idealnego w samym Berlinie, który jest mekką kebabów. Bo dlatego się z tego ucieszyłem, dlatego że musiałbym coś skopiować, otworzyć w Polsce na wzór czegoś. A ja wracałem ostatnim Intercity, jak wracałem z Berlina, byłem tam, nie wiem, 5 czy 6 razy właśnie z takimi wycieczkami kulinarnymi. I wracałem z takim szczęściem, kurczę, jak świetnie, mogę zrobić coś swojego. Ja kiedyś marzyłem o tym, żeby mieć franczyzę McDonalda. To był mój taki biznesowy cel, taki szczeniacki. Jako wejście do tego biznesu postanowiłem, że wejdę na miękko i swoje tam pierwsze zarobione większe pieniądze zainwestowałem we franczyzę Subwaya. I ten Subway szedł, aż w końcu nagle bang, zdechł. Obok otworzył się kebab. No i to jest klucz, odpowiedź na to, czego potrzebują teraz ludzie. Ale ludzie czegoś takiego jeszcze nie jedli. Okay. Bo to naprawdę to będzie wyjątkowe danie, wyjątkowe. Ja kebaba wprowadzam na salony, na Wersal. Czekamy, będziemy śledzić. Zapraszam. Przeszliśmy dzisiaj przez różne emocje, przez różne twoje historie. W jakim miejscu życia jesteś dzisiaj? O, to jest jakaś otwarta księga. To jest tak, że... To musimy się zmieścić w 30 sekundach, bo zajął nam czas. Dobra. Masz książkę, bierzesz kartkę i nie możesz się doczekać, co będzie dalej. Tu jestem. No i dobrze. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będziesz dla nas otwarty, żebyśmy mogli troszeczkę poczytać. Welcome. Smacznego, zapraszam.